Wydłużają zagospodarowanie przestrzenne obszarów Tyniec osiedle. Bardzo dziękuję. Proszę pani dyrektor o odpowiedź. Nie. Gratuluję pani prezydent Elżbieta Kopeta. Pani przewodnicząca, wysoka rado, pan prezydent. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to obszar o powierzchni 394 hektarów. Został opracowany przez Instytut Rozwoju Miast. Obszar planu zlokalizowany jest w całości w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Oznacza to, że jest to niezwykle atrakcyjny obszar również ze względu na inwestycje, w tym szczególnie budownictwo mieszkaniowe. Dlatego też plan miał szczególny charakter, mianowicie porządkujący i ochronny. Ochronny szczególnie przed chaotyczną, rozlewającą się zabudową jednorodzinną. Takie też cele były planu w uchwale o przystąpieniu do sporządzania, które miało miejsce 25 kwietnia 2007 roku. A więc jak Państwo widzicie, jest to już bardzo odległy czas. Plan był wielokrotnie wykładany do publicznego wglądu w tym czasie. Pokrótce przypomnę, projekt planu przeszedł całą procedurę planistyczną i w 2010 roku w ramach drugiego czytania Rada Miasta Krakowa przegłosowała 106 poprawek do planu. Oznaczało to konieczność wprowadzenia zmian do projektu planu, odroczenie wiadomo głosowania nad projektem uchwały oraz przeprowadzenie po raz kolejny procedury planistycznej. Procedura planistyczna wymagane uzgodnienia została przeprowadzona i drugie wyłożenie odbyło się w styczniu 2012 roku. Wtedy też zgłoszono 428 uwag. Po analizie uwzględniono 66, uwzględniono częściowo 76, z zastrzeżeniem 121, nie uwzględniono 65 uwag. Po raz kolejny przeprowadzono wymaganą procedurę planistyczną, w tym wyłożenie do publicznego wglądu, trzecie z kolei. I po tym wyłożeniu wpłynęło 79 uwag, które wszystkie uwagi nie zostały uwzględnione. Uwagi te przede wszystkim dotyczyły zmiany kategorii ulic. Chodziło o to, iż zmieniliśmy linie rozgraniczające ulic, zawężając je zgodnie z prawem, jak było to możliwe. I to jakby mieszkańcy akceptowali, natomiast nie akceptowali jeszcze faktu, iż przy tej zmianie nie zmieniliśmy kategorii ulic KDZ na KDL, chodziło szczególnie o ulicę Boguciarka. I niestety taka sytuacja nie może mieć miejsca i dlatego też uwagi pozostały nierozpatrzone. W chwili obecnej plan jest przygotowany do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest pierwsze czytanie, to było 1050. Mamy tutaj pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Druk 1050. Bardzo proszę, pan radny Pietrus. Uprzejmie proszę się zgłaszać. Panie Przewodniczący, mam tutaj do pytania takie troszkę mieć pogląd na te 106 poprawek Rady Miasta Krakowa. Ile zostało w całości lub w części uzgodnionych pozytywnie, czyli znalazły się w zapisach planu miejscowego, a ile zostały w całości te poprawki wyrzucone z tego planu. Mniej więcej, żeby to mieli tutaj obraz. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze potrzebę zabrania głosu w mniejszej sprawie? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan Prezydent, takie pytanie wyszło za ręce w sprawie Pana Tymca. Odbywało się tutaj na tej scenie na sesji Rady Miasta Krakowa.
do jednego z panów, jeden z radnych zgłosił bodaj 1500 poprawek, które głosowaliśmy. Chciałbym jakby zapytać pani prezydent, z pewnością zna szczegóły całej kampanii, jeśli chodzi o pan miejscowy więcej przez poprzedniej kadencji. Jak ten nowy plan został zmieniony tak ogólnie? Czy zostały spełnione te postulaty, może spełnione wszystkie, ale generalnie w stosunku do tego planu, na którym wygotowaliśmy poprzedniej kadencji? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa? Widzę, że już nie ma zapytań, to jest bardzo proszę. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja w swoim wystąpieniu w tej chwili odpowiem równolegle na dwa pytania. Mianowicie ten plan, jak Państwo, tych radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, pamiętają, wzbudzał niezwykłe emocje, były wielkie protesty, całe osiedle Tyniec obwieszone tak, hasłami. Więc odbywało się to faktycznie, tak jak pan radny Wilarski powiedział, w dantejskiej sceny się odbywało. Odbyło wiele spotkań z projektantami w terenie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i tłumaczyliśmy im to, co jest możliwe do uwzględnienia, a co nie. I tutaj odpowiedź na pytanie. Uwzględniliśmy wszystkie poprawki radnych, które były możliwe do uwzględnienia, czyli takie, które mieściły się w wyznaczonych granicach zainwestowania przez studium, bądź też w różnych innych uwarunkowaniach, chociażby wynikających z uzgodnień RDOŚ-u. Mieszkańcy w dużej mierze zostało również, uwagi zostały uwzględnione. Przede wszystkim chodziło o zawężenie linii rozgraniczających, które się dokonały, jak również wszędzie tam, gdzie studium dopuszczało zainwestowanie, również zostały te uwagi uwzględnione oraz zmieniliśmy opinię, znaczy zmieniliśmy, po prostu RDOŚ zmienił opinię na temat odległości od lasów zabudowy. W planie poprzednim było wyznaczone 30 metrów, teraz ta odległość jest wyznaczona zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Także każda właściwie uwaga była szczegółowo analizowana, pochylaliśmy się nad każdą i dyskutowaliśmy również je z mieszkańcami. Dzisiaj jest taki spokój na sali właśnie dlatego, że przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe, szerokie konsultacje społeczne. Także wszystko, co było możliwe na etapie obowiązującego studium, mówimy o tym studium, jakie mamy, to jakby zostało wykorzystane. Natomiast no, nie ukrywam, że są sytuacje, które na przykład w bezpośredniej bliskości, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych umożliwiają w nowym studium jakby poszerzenie nieznaczne tych terenów i to również będziemy wykonywać. Tak oczywiście, aby nie umniejszyć zasobów przyrodniczych, bo pamiętamy, w jakim miejscu jesteśmy szczególnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i zgłaszam termin wprowadzenia do poprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15.